Witamy Państwa serdecznie i wciąż się Państwu kłaniamy. Proszę Państwa, no teraz rozmawiam z Anitką. No, rozmowa dobiegła końca. Nasza Anitka Kumi, bardzo miła dziewczynka, i mówi, jaka jest sytuacja w Warszawie, bo ona tak lubi po tych wigiliach chodzić. Że ludzie są jako Judasze, jako zdrajcy. Ten jakiś taki hejrzyk, mówi, w Pałacu Prymasowskim stał na środku i z babką, która miała listę, a on to mówił, że ta oblatywaczka, ten pijak, ten, a on to kim jest? Nie o to chodzi, proszę Państwa. No, że powinien sam zastanowić, powinien się sam zastanowić, że jak ktoś przyjdzie i on go zna, albo nie zna, ale powie, że zna, no to przecież ta babka, wygoni, no. Ale on na pewno do niej się podlizał, że ja będę ci pomagać, kto tutaj niemile jest widziany na tych wigiliach, ja ci będę pomagać, ja ci podpowiem, ho, 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 damy sobie radę, damy sobie radę. Także widzicie Państwo, to powiedzenie takie, damy sobie radę, jest w bardzo negatywnym kontekście sytuacyjnym ujęte, występuje, także proszę się nie chwalić tam tym, że damy sobie radę, bo to jest, jakby ja wiem, obrzydliwe. Wypiję kawkę, proszę Pani. Zjadłam obiad, teraz kawkę wypiję. Nie wiem, dlaczego ta kawka jest nieposłodzona, jest cholernie gorzka. A ja przecież mam cukier. No ale może ja wiem, żeby się odcukrzyczyć. Cukrzyca. Cukrzycyć. To będzie źle, nie? Bo to cukrzyczyć. To takie słowo uniwersalne, proszę Państwa. Jak się buduje, jakich słów się nie powinno używać. Teraz już wszystko mówię, proszę Państwa. Nawet można kichnąć, proszę Państwa, czasem na zło. Było takie słowo w międzyczasie. Bardzo złe słowo, proszę nie mówić, bo to w ogóle nielogiczne. No nie ma w międzyczasu, czy międzyczasu. Nie ma w międzyczasie, nie ma międzyczasu. No ale ludzie zaczęli to mówić, mimo wszystko używali to. I używali, i tak używają do dzisiaj. No, ja już tam pomijam te akcenty fałszywe, feralne, fatalne, ale po prostu słów złych ludzie używają. No i teraz język polski jest tak uniwersalny, że już wszystko wolno, wszystko wolno. Apostoł Paweł powiedział, wszystko wolno, ale nie wszystko pożyteczne. Wszystko wolno, ale nie wszystko buduje. Już Państwo macie ciekawe powiedzenie z Pisma Świętego, z Biblii. To nawet wiecie Państwo, Biblia ładnie brzmi jak Pismo Święte, bo Pismo Święte to z brewiarzem się kojarzy, bo katolicy nigdy nie wiedzą, co to jest Biblia. Z brewiarzem, z jakimiś książeczką do nabożeństwa. Także to jest obrzydliwe, że ludzie nie znają Słowa Bożego, a słowo ludzkie traktują za Słowo Boże. W sensie taki. Także buziaczki i proszę jeść kaczki. Także jaki człowiek jest zły, Państwo zobaczą. I ta Anitka, ona taka skromna dziewczyna, ale proszę Państwa, ludzie nie lubią konkurencji. Sami by chcieli coś zeżryć, być na wigilii po prostu, no najlepiej jak jeszcze byłaby wódka. No, takie wigilie są pożądane. No jak przyjdzie konkurencja, Anitka, no to przecież taki facet od razu mówi, że ona wszystko zeżre ze stołu, ściągnie i koniec. No jak takie coś babka usłyszy, no to przecież ta babka nie wpuści, proszę Pani, proszę nie wchodzić, prawda, czyli albo, że proszę wyjść, jeszcze lepiej. Także, proszę Państwa, możliwości różnych jest bardzo dużo, Anitka korzysta z tego, a szkoda, że sobie nie nagrałam tej dyskusji, proszę Państwa, na pamiątkę. Dlaczego?
Bo powiedziałyśmy tutaj o kilku wigiliach w Warszawie przed teatrem wielkim, że tam Hanka będzie gościć. Państwo zobaczą, jak to może dziaduwa gościć, jak tyle nakradła pieniędzy, a tam jakieś resztki, bigosy takie postne, tam mało mięsa, przecież to wiadomo, że to jest dla ludzi, to więcej kapusty jak czego. Nakradła tych pieniędzy, a tam bogaczkę udaje, prawda? Bogaczkę udaje, tak jak to zwykle w Warszawie jest, że ludzie udają mądrzejszego, bogatszego i ciebie tak obcina, jak to Rumunka mówiła zawsze, że obcina, obcina. To jest obrzydliwe i świadczy o małym muszczku, że jak ktoś tak obcina i tak pokazuje, że on jest, chce pokazać, że on jest kimś, no to to jest, proszę Państwa, obrzydliwe, obrzydliwe, gdy nadaje nasze radio. Ale że w ogóle to kefem, Eurokoncita, Barbie Baby, Langstrum Extra, buziaczki i proszę jeść kaczki. Także niech moje dziecko będzie grzeczne, będzie wszystko w porządku, ludzie, no niech ten czas jakoś przeleci, ja wiem, czas świąteczny. Dla mnie, jaki to jest czas świąteczny? Anitka mówi, co ja tam, gdzie ja tam jestem? Ona mówi do mnie tak, rzuć to wszystko w kibieni matery. Ja mówię, słuchaj, ja znam to powiedzenie, rzuć to wszystko w kibieni matery, no i żeby iść. No niestety, żeby ta Wigilia była warta, w sensie, że to jest chrystianizm, że to jest Chrystus, że to jest prawda, że to jest Biblia, to tak, ale jak to jest połączone z pogańskim świętem, proszę Państwa, Słońca, no to przecież daj spokój. Dużo gazet jest na ten temat. Proszę, ja będę jutro kupowała. Tylko takie, żeby coś tam było w tej gazecie, prawda? No, zaraz tutaj napiszemy do mojego Dawidka. Nie lubię dziadostwa, proszę Państwa. Nie lubię, jak jest takie dziadostwo, w sensie, proszę Państwa, taka muzyczka leci i głupota jakaś. I głupota, absolutnie. Proszę być z nami, gdy nadaje nasze radio. Talk FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrum Extra. Talk FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrum Extra. Buziaczki i kaczki. Przerwa. Troszeczkę muzyki. Jest 16:16. Śpiewał Andrzej Cierniewski z naszego rynku wiaru tańców. I już odbieramy pierwsze telefony w naszym spotkaniu w rodzinie Radia Maryja. Witamy Panią Bożenę. Szczęść Boże. Przyjemnie być razem, ale wiecie Państwo, z ludźmi, którzy to dobrze wierzą w Pana Boga, dobrze postępują. Wielu słuchaczom, jak też wielu bywalcom naszego sanktuarium i czcicieli Matki Bożej Kemberskiej znany jest. Ale jak ona będzie gadała o Matce Bożej, czyli o kulcie kobiety, to jest kult pogański, to jest kult zły. To my sobie przejdźmy, proszę Państwa, do wiadomości takich ogólnych, żeby już nie kult, nie pogańcić. Nagle w jednym z miast w Trójmieście Polskie Stronnictwo Ludowe zyskało wzrost rzędu bodaj 300% w ilości mandatów, a ilość nieważnych głosów, czyli Polaków, którzy nie potrafili nagle nic tego nizowego postawić krzyżyka, jest wzrosła też w liczących dziesiątkach procent. Grzegorz Schetyna z tymi ruch kontroli wyborów, wcześniej kluby obywatelskie, gdzie są i dziennikarze, i politycy, to nic innego jak takie kluby Ronina, które funkcjonują od przeszło 8 lat, więc nie proponuje nic innego niż kopię tego, co robiło Prawo i Sprawiedliwość, sądząc, że to go doprowadzi do zwycięstwa, tylko że jak dwóch robi to samo, to nie jest to samo, o czym widzieli już starożytni, więc niespecjalnie sądzę, żeby te propozycje były bardzo istotne, a śmieje się podwójnie, ponieważ Grzegorz Schetyna
nie zaproponował niczego Polakom na przyszłość. Cały czas mówił jedynie o tym, że PiS jest groźny, PiS jest zły, PiS ma bardzo wielkie kły i nic z tego nie wynika. A ekspoze Morawiecki jednak nie padło chyba ani razu na to Platformy Obywatelskiej. Mowa była o zaniedbaniu poprzedników, ale było wizją polskiej przyszłości. Dlatego sądzę, że to przemówienie Grzegorza Schetyny jest dowodem na rozpad opozycji, która nie ma żadnego pomysłu na siebie, więc propaguje Prawo i Sprawiedliwość. Tutaj muszę wejść w obrońcę Grzegorza Schetyny, ponieważ była jedna propozycja dla Polaków na przyszłe lata, mianowicie Grzegorz Schetyna zadeklarował Kamienice Plus. Wspólnie ukażemy obecną władzę za łamanie konstytucji. To jaka to jest propozycja na dla tych chociażby, którzy będą na ulicy? To ja tylko powiem, jak wiarygodne to jest to stwierdzenie, bo wszakże prokuratura i miał być postawiony i Jarosław Kaczyński, i Zbigniew Ziobro przez 8 lat rządów Platformy Obywatelskiej przed Trybunałem i jakoś to się nie stało, więc to podobnie jak z podatkami. Platforma miała je obniżyć 3 razy 15%, a je tylko i w efekcie podniosła. Wiarygodność zero. Michał Wróblewski, Grzegorz Schetyna dalej tą samą piosenkę śpiewa, którą ja przypomnę tylko co niedawno jeszcze Grzegorz Schetyna mówił na jednej z konwencji, kiedy zrezygnował z hasła totalna propozycja, przekierowując je na hasło totalna propozycja. I to praktycznie na tej konwencji pojawiły się pewne konkrety dotyczące wyborów samorządowych, jak sobie tu szybko wygooglałem. Była to likwidacja Urzędu Wojewody, obowiązkowe budżety obywatelskie, pozostawienie wpływów z PIT w samorządach, fundusz solidarnościowy wzmacniający słabsze gospodarczo obszary, instytucja referendum gminnego i wprowadzenie ogólnokrajowego planu walki ze smogiem. To są konkrety, o których warto rozmawiać. Niekoniecznie można się z nimi zgadzać, natomiast jest to pewien plan decentralizacji kraju, czyli wedle Grzegorza Schetyny jest to stawienie się w takiej jawnej opozycji do tego, co wedle Schetyny robi Prawo i Sprawiedliwość, czyli tego kraju centralizacja. I mam wrażenie, teraz to, o czym rozmawiamy, cytując Grzegorza Schetyny, że Schetyna znowu odszedł od tego hasła totalna propozycja, które chyba jakoś niezbyt dobrze się przyjęło w przestrzeni publicznej, nie utwierdziło się to w opinii publicznej. Wraca do tego hasła totalna opozycja. Już rok przed wyborami zakładając odgórnie, że te wybory będą sfałszowane. No jestem zdziwiony taką postawą, szczerze mówiąc, bo ta totalność opozycji przez 2 lata nie odniosła żadnego absolutnie pozytywnego skutku, co widać zresztą w sondażach. I to bardzo, bardzo ciekawy sondaż opublikowała ostatnio Rzeczpospolita. Sondaż, który nie był takim ogólnym sondażem poparcia dla partii, ale był sondażem wskazującym na to, jakie wyniki w ewentualnych w kolejnych wyborach samorządowych, gdyby te wybory odbywały się dzisiaj, zyskałyby poszczególne partie. I co było najciekawsze, że Prawo i Sprawiedliwość w sejmikach, w województwach, w których przegrywało znacznie, naprawdę, odzyskało poparcie i przewagę nad Platformą Obywatelską. To były województwa wielkopolskie, gdzie PiS ma teraz lepsze poparcie, a przegrało, z tego co pamiętam, w ostatnich wyborach samorządowych 5 punktami procentowymi. To jest województwo lubuskie, gdzie Prawo i Sprawiedliwość przegrało 9 punktami procentowymi w roku 2014. Teraz wygrywa. I to było województwo zachodniopomorskie, gdzie Prawo i Sprawiedliwość przegrało 12 punktami procentowymi, więc takie odzyskanie tej przewagi w 3 lata po wyborach samorządowych, a w 2 lata od przyjęcia władzy, jest takim dowodem, że Prawo i Sprawiedliwość zyskuje wyborców, których absolutnie nie miało przy poprzednich wyborach. Nad tym Grzegorz Schetyna przede wszystkim powinien się zastanawiać, na konkretach dotyczących poszczególnych regionów i tak dalej. A ja mam wrażenie, że cały czas Platforma Obywatelska jest w stosunku do Prawa i Sprawiedliwości reaktywna, a to dobrego wyniku moim zdaniem nie przyniesie. Antoni Czmiel. Czytam paski na telewizorach, i te żółte, i te czerwone, obecnych tu w studiu, i widzę tak, Ewa Kopacz: w tej chwili kobiety, które zamiast przygotowywać się na święta, stoją przed Sejmem i Senatem. Znaczy, mam wrażenie, że była polska premier, była marszałek Sejmu, czyli druga osoba w państwie, gdyby się coś wtedy stało prezydentowi, byłaby to głowa państwa. Zaczyna przypominać celebrytkę, która rok temu poszła protestować pod Pałac Prezydencki przeciwko ustawom związanym z sądownictwem i potem była oburzona na Facebooku, że nikt nie przyłączył się do jej protestu i była sama jedna, bo to był 24 grudnia i miała wrażenie, że to jest najistotniejszy temat. Znaczy, polskie kobiety wiedzą, co robić i to nie jest bynajmniej kluczowy element. Stąd, tak jak w Słupsku była tylko jedna osoba i tutaj inny celebryta, prezydent tego miasta, pan Biedroń, wyraźnie utyskiwali, że już nikt nie chce protestować. Mam wrażenie, że tymi
posunięciami, które nic kompletnie nie znaczą. Dzisiaj Platforma Obywatelska dba o to, żeby Prawo i Sprawiedliwość nie tylko jak w tym tygodniu przebiło 50%, połowę Polaków już chce nagłosować na PiS, ale że będzie gdzieś oscylować 75%, bo wspólne prezydium, to jest ta inna propozycja Grzegorza Schetyny, wspólne prezydium z Nowoczesną, które przed chwilą padło, no to jest przepis na mniej więcej gabinet cieni BIS, znaczy może rekonstrukcję przeprowadzić Grzegorz Schetyna, ale w żaden sposób nie wpływa to na życie zwykłego Kowalskiego, Nowaka czy Trzmiela. To tutaj tylko dopowiedzmy, bo pewnie nie wszyscy z Państwa wiedzą, o co chodzi. Grzegorz Schetyna zaproponował, żeby, tak jak wspomniał Antoni Trzmiel, prezydium klubów parlamentarnych Platformy i Nowoczesnej było wspólne. To oznaczałoby, że projekty składane do laski marszałkowskiej byłyby razem konsultowane. Można się spodziewać, że razem też popierane. Ale to jest tylko jedna część tego apelu, ponieważ Grzegorz Schetyna stwierdził też w czasie tego przemówienia na konwencji, że opozycja powinna się natychmiast zjednoczyć. No to jest właśnie propozycja bardzo polityczna i jedyny element, na którym Grzegorzowi Schetynie zależy i który może osiągnąć, ale właśnie mu się to popsuło. To jest zjedzenie przystawki o nazwie Nowoczesna, to jest zjedzenie de facto PSL-u, chociaż to się stało w ciągu tych 8 lat rządzenia i PSL do tej pory nie potrafi się z tego otrząsnąć. Zmiana Ryszarda Petru na Katarzynę Lubnauer, nie bez kozery przed chwilą Grzegorz Schetyna zwracał się i do Petru, i do Lubnauer z tą propozycją, powoduje, że to się trochę utrudniło. Ale prawdopodobnie będzie tak, co pokazuje kandydatura w Warszawie, że to jest przepis na to, żeby obie formacje poszły na kompletne dno. Ja tylko dodam, że Grzegorz Schetyna zapowiedział, że chciałby, żeby ten sukces koalicyjny warszawski, czyli wystawienie Rafała Trzaskowskiego jako wspólnego kandydata, był powtórzony także w innych miastach. Michał, ja uważam, że to się nie uda. Z prostego powodu. Grzegorz Schetyna odgórnie nie da sobie odebrać Nowoczesnej jako partii, która absolutnie żadnych mocnych struktur czy jakichkolwiek struktur w terenie nie ma. Nie da sobie odebrać swoich wpływów właśnie w dużych miastach na przykład, gdzie jeszcze Platforma Obywatelska jest silna i ma całkiem duże szanse, żeby w tych miastach w kolejnych wyborach samorządowych utrzymać władzę. Ja przypomnę, że też tuż po godzinie 12 będą wybierane nowe władze, nowy zarząd Nowoczesnej. Oczywiście nowa przewodnicząca jest już wybrana, ale przypomnę właśnie przy tym, obok tego wezwania Grzegorza Schetyny do tego, żeby powstała zjednoczona opozycja, Ryszard Petru również o tym mówił kilka dni temu, że to jest absolutna konieczność, to przypomnę słowa Katarzyny Lubnauer już po jej zwycięstwie w wyborach wewnętrznych w Nowoczesnej, gdzie w jednym z wywiadów powiedziała, że ma alergię na sformułowanie zjednoczona opozycja, więc ta opozycja już zdążyła się podzielić, zanim się jeszcze zdążyła, zanim uruchomiła w ogóle ten proces jednoczenia, więc opozycja zajmuje się sama sobą. Moim zdaniem Polaków absolutnie nie interesuje kto się znajdzie w prezydium Platformy Obywatelskiej, kto się znajdzie w zarządzie Nowoczesnej. Wydaje mi się, że Polaków interesują konkretne propozycje, taka realna polityka. I w tym miejscu stawiamy kropkę. Za chwilę skrót informacji, a my tuż po nim wracamy z kolejnymi tematami. Reklama. Potrzebuję coś dobrego na zatoki. Bardzo proszę, Renault Puren Zatoki Hot. Wystarczy rozpuścić saszetkę w gorącej wodzie i gotowe. O, dobre. Renault Puren Zatoki Hot zawiera składniki wpływające na komfort oddychania. O, dziewanna. Wspierające odporność. Czarny bez. I najważniejsze, wspierające zdrowie górnych dróg oddechowych, w tym zatok. Aha, i tynianek. Suplementy diety Renault Puren dla zdrowych zatok. Teraz także tabletki Renault Puren Zatoki Max. O Jezu, nie chcę reklamy, Boże. Co on gada? Przestań. Proszę Państwa, potem do współudziału będzie na menedżerze. Może się Państwo chcecie podzielić, że Państwo będziecie razem pieniądze zarabiali. Kisz, kisz. Jestem mamą.
choroba. Radio Fafitax. Choroba jakaś, proszę Państwa. Musimy nakaszleć na te maksymalne reklamy. Obrzydliwe te reklamy są. Musimy nakaszleć na te reklamy. Obrzydliwe. Daj spokój, trochę przerwy, rzeczywiście, że... Ale zobacz, jak się rozpędzili i tę reklamę. Jak on nadaje, jak nadaje. Aż ja się rozchorowałam. Proszę Państwa, no, kaszel. Bo tak, po jedzeniu piję kawkę, prawda? No. Ta kawka właściwie powinna być. Powinna być gorąca. Ta kawka właściwie powinna być ciepła. Czyli radio Conchita. Małe tytki charytatywne, zwane też tutkami lub tobami, stają się wyjątkowo aktywne tuż przed Bożym Narodzeniem. Tęcznieją wówczas i napełniają się produktami spożywczymi albo chemicznymi. Co dalej? Pomóż tytkom dotrzeć do potrzebujących. Śledź akcję Caritas na tytkacharytatywna.pl. Czytała Krystyna Czubówna. Tak, oczywiście. Jaka cisza, Boże, Państwo zobaczą. Co to jest? Armagedon? Armagedon to będzie wielki huk. No. Co to jest? Czemu tu nic nie ma? O. Dlatego, że jest message. Proszę Państwa, przyszło zawiadomienie. Jest message. Pożyczkomat. Czytaj. Zamiast płacić pożyczkę jutro, przedłuż ją nawet o 31 dni. Zadzwoń. Tak. No to już ja wiem. Dobra. Szesnasty, dwunasty, to kiedy... Aha, pozostało 5 dni do wykonania jednorazowego obowiązkowego doładowania. Pa. Dobra, teraz tak. Sportowcami. W Katowicach w uroczystościach weźmie udział wicepremier Beata Szydło. Wybór nowego zarządu to główny cel trwającego posiedzenia Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej. Skład ścisłego kierownictwa PO w większości pozostanie bez zmian. Wiceszefową PO nie będzie już prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz. Pozostali wiceszefowie to była premier Ewa Kopacz, były wicepremier Tomasz Siemoniak, były minister sprawiedliwości Borys Budka oraz wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz. Reforma sądownictwa na ostatniej prostej. Senat przyjął prezydenckie projekty o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Wnioski opozycji o odrzucenie ustaw w całości, a także pakiet poprawek przepadły w głosowaniu. Oba dokumenty przyjęto bez poprawek. Teraz trafią na biurko prezydenta. Z takiego rezultatu prac cieszy się prezydencki minister Paweł Mucha. Po głosowaniach wyraził nadzieję, że nowe rozwiązania oraz proponowane zmiany w sądownictwie będą służyć Polakom.
Cieszymy się. To są dobre rozwiązania, to są rozwiązania dobre z perspektywy obywateli. To jest zachowanie tych intencji, które prezydent wyrażał wtedy, kiedy mówił o decyzji swojej, niełatwej decyzji, o wecie. Z kolei rzecznik Andrzeja Dudy Krzysztof Łapiński w rozmowie z Radiową Trójką podkreślał, że w ustawach zostały zachowane te zapisy, na których zależało prezydentowi. Dodał, że kancelaria na bieżąco śledziła pracę nad ustawami w parlamencie, więc Andrzej Duda jest dobrze poinformowany o tym, co ostatecznie znalazło się w ustawach. Więcej szczegółów w serwisie za pół godziny. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Podsumowanie tygodnia. A my wracamy z podsumowaniem tygodnia. Jego druga część, przypomnę, w studiu Antoni Czmiel i Michał Wróblewski. Kłaniam się. W pierwszej części zajmowaliśmy się konwencją krajową Platformy Obywatelskiej, Radą Krajową, przepraszam, Platformy Obywatelskiej, ale teraz czas na tematy mijającego tygodnia, między innymi nowy, stary rząd, jak mówią niektórzy. Ten tydzień zaczął nam się właśnie od zaprzysiężenia nowego premiera i nowego, starego składu rządu. Jedyna zmiana to przesiadka Beaty Szydło z zasterów rządu do drugiego rzędu. Panowie, czy powołanie właściwie tego samego składu rządu to jest zaskoczenie, mimo że słyszymy i wiemy już, że w styczniu, jak zapowiadał prezes Jarosław Kaczyński, czeka nas głęboka rekonstrukcja? To prawda, choć ja byłem nieco zdziwiony słowami Jarosława Kaczyńskiego o tych głębokich zmianach, ponieważ w wywiadzie dla telewizji Trwam kilka dni przed zaprzysiężeniem Mateusz Morawiecki sugerował, że te zmiany jednak może nie tyle będą kosmetyczne, ale jednak niewielkie. Wczoraj wicemarszałek Senatu, bardzo dobrze poinformowany w gremium partii, pan Adam Bielan, jednak powiedział, że te zmiany będą daleko idące. Spodziewam się, że pewnie zostaną objęci dymisją, czy zostaną zdymisjonowani około 5, 6, być może nawet 7 ministrów, ale tak jak rozmawialiśmy przed wejściem do studia, tutaj media, sami dziennikarze, którzy od wielu, wielu tygodni czy od miesięcy piszą o rekonstrukcji rządu, poniesie jednak porażkę, ponieważ żadne przewidywania absolutnie się nie sprawdziły. Jarosław Kaczyński absolutnie zaskoczył wszystkich, łącznie z dziennikarzami, tym bardziej opinię publiczną. Mi się bardzo nie podobał proces wymiany szefa rządu, znaczy przez długi czas nie potrafiono tak naprawdę wytłumaczyć, dlaczego tak świetnie oceniana, tak będąca bardzo dobrym premierem wedle Prawa i Sprawiedliwości, ogromnej części elektoratu Prawa i Sprawiedliwości, jest wymieniana na innego premiera. Natomiast ja uważam dzisiaj, że mamy do czynienia, oddając ogromny szacunek oczywiście Beacie Szydło za to, co zrobiła, bo była pierwszym szefem rządu, który naprawdę, można różnie oceniać te wszystkie pomysły, te wszystkie obietnice zrealizowane, ale to jednak były obietnice, które zostały zrealizowane. Tego wcześniej nie było, już nie będę tych wszystkich prospołecznych programów wymieniał, wiadomo o co chodzi, natomiast nie zmienia to faktu, że mamy do czynienia jednak z pewną nowym otwarciem, nową zmianą jakościową i wobec Mateusza Morawieckiego są bardzo, bardzo duże nadzieje, są bardzo duże oczekiwania w nim pokładane i jeśli chodzi zarówno o politykę krajową, jak i politykę europejską. No tutaj takim pierwszym sprawdzianem był ten szczyt Unii Europejskiej dwudniowy teraz, którego do końca nie wiadomo, dlaczego premier Mateusz Morawiecki go przerwał. Natomiast no, to jest pewne preludium do sposobu prowadzenia tej polityki europejskiej, jakże ważnej, zwłaszcza w tym zamieszaniu, jeśli chodzi o politykę migracyjną, gdzie nagle nieoczekiwanie, mam wrażenie, Donald Tusk stanął ramię w ramię, czy może polski rząd stanął ramię w ramię z Donaldem Tuskiem, jeśli chodzi o zdanie na temat relokowania. Donald Tusk przyjął zdanie Prawa i Sprawiedliwości. Rok temu to był coś zupełnie przeciwnego. Nawet nie wiem, czy Antoni pamięta, że jak Donald Tusk w maju tego roku wręcz groził polskiemu rządowi, Polsce, konsekwencjami za to, że się nie stosuje do tego absolutnie absurdalnego, moim zdaniem, nie do przyjęcia systemu. A teraz Europa zaczyna mówić głosem Kaczyńskiego. Zaraz do tego przejdzie szansa, ale chciałbym zatrzymać się i nie zgodzić się z kolegą, jeśli chodzi o ocenę tej roszady Kaczyńskiego, jak to nazwałem w tekście analitycznym na portalu dorzeczy.pl. Dlatego, że Polacy podjęli świadomą decyzję, komu powierzają władzę i oddają władzę wykonawczą i ustawodawczą w pakiecie. I to latami to robią. I w 2005 roku w całości braciom Kaczyńskim i potem Platformie Obywatelskiej, czytaj, ludziom Donalda Tuska, o czym oni doskonale wiedzieli, co pokazały taśmy Sowy, prawda? Chwała naszemu szefowi, oby żył wiecznie, bo to się ten układ dzięki temu trzyma. I teraz w 2015 roku w wielkiej wyborczej kumulacji, dając podwójne zwycięstwo,
kandydatom Kaczyńskiego i kandydatowi na prezydenta Andrzejowi Dudzie i kandydatom na posłów i senatorów. I od początku było wiadomo, że ten system jest zaprojektowany w ten sposób, że jest bardzo silny przywódca polityczny Jarosław Kaczyński oraz są wicepremierzy. Jeden jest od spraw gospodarczych i był nim od początku. Niespecjalnie dość ważne ministerstwo wydawało się powszechnie, Ministerstwo Rozwoju. Nikt na początku, nawet dziennikarze nie stawiał, nie drapali się w głowę, dlaczego minister, wicepremierem zostaje minister kultury i minister rozwoju, a nie, nie minister obrony narodowej albo minister spraw wewnętrznych, jak to do tej pory wcześniej RP bywało. I właśnie minister premierem od spraw społecznych była Beata Szydło i tu zgoda, ona się stała tego twarzą. Ale nie byłoby tego, gdyby nie zaplecze polityczne. Sam tam Prawa i Sprawiedliwości. Oczywiście, że włożenie do polszczyzny pojęcia, że 500+ to jest kaczorowe, co próbował zrobić Achim Brudziński, nie wyszło. Oczywiście, że nawet wywiad w Gościu Wiadomości Jarosława Kaczyńskiego, o którym mówił on o kolacji w Krakowie, kiedy dwa lata wcześniej przed wyborami wpadł i obliczył, że no, to ma być właśnie 500 zł. To nie przyszło na to, że ludzie widzą twarz Jarosława Kaczyńskiego, jeśli chodzi o 500+, tylko widzą ciepłą postać Beaty Szydło, która była premierem. Ale Aleksandra Jakubowska w Polskim Radiu RDC przed paroma tygodniami już mówiła o tym, skąd się wzięło ten pomysł z supremacji premiera nad wszystkimi ministrami, czego nie ma w żadnej polskiej ustawie. Nie ma w ustawie o działach. Premier nie ma władzy nad ministrami. Mają Radę Ministrów kolegialnie wyłącznie. To taki spadek po PRL-u. I otóż Aleksandra Jakubowska, dziennikarka wszakże, ale także przecież praktyk życia, mówiła o spotkaniu, które ona jako wiceprzewodnicząca Sojuszu Lewicy Demokratycznej miała z Aleksandrem Kwaśniewskim, kiedy było wiadomo, że SLD wygra wybory. I Kwaśniewski zadał tylko jedno pytanie, ówczesny prezydent. Jaką większością chcecie wygrać te wybory? Na co ona wypaliła? Taką, żeby móc opalać weta prezydenta. W efekcie człowiek Kwaśniewskiego tuż przed wyborami, jakim był Marek Belka, palnął o tym podwyższaniu podatków i nawet 50% mandatów nie zdobyło SLD. To jest to napięcie wpisane w naszą konstytucję. Więc podsumowując, ja bym nie doceniał tej zmiany. Nastąpiła zmiana rzeczywiście jednego wice Kaczyńskiego od spraw społecznych na drugiego od spraw gospodarczych, ale Beata Szydło zachowuje olbrzymi pakiet możliwości na przyszłość i w tym momencie to jest inny akcent. Jak teraz te zmiany strukturalne i przełamanie niemożliwości w Radzie Ministrów, to zobaczymy w styczniu, bo rozumiem, że to nie jest tylko zmiana personalna, ale musi być też zmiana struktury rządu, co niesłychanie ważne, bo ten mechanizm się zacina i to nie chodzi tylko o skuteczność Beaty Szydło czy nieskuteczność. To po prostu jest wpisane w polski system polityczny i to warto by przełamać. Ale Antoni, chyba zgodzisz się ze mną, że Michał Wróblewski. My pewne rzeczy jako komentatorzy polityczni, którzy polityką zajmują się zawodowo, pewne procesy rozumiemy, jednak nie do końca na tym, na pewnym etapie nie zostało wytłumaczone wyborcom Prawa i Sprawiedliwości, dlaczego do tej zmiany doszło. Oczywiście robi się to teraz, zrobiono to kilka dni temu, natomiast jakby w tym zenicie tych wszystkich plotek na temat rekonstrukcji, kiedy gremia partyjne spotykały się w siedzibie partii na ulicy Nowogrodzkiej, gdzie tak naprawdę no, ludzie byli bardzo jednak zmieszani, skonfundowani tym, co się dzieje, czy tak naprawdę Beata Szydło zostanie wymieniona, czy nie zostanie wymieniona. Została wymieniona, więc część wyborców Prawa i Sprawiedliwości zastanawiała się, no w takim razie to było najsłabsze ogniwo rządu, skoro wszyscy ministrowie pozostali, a ona została w pewien sposób, czy wprost, zdegradowana i zastąpiona przez Mateusza Morawieckiego. Ja mówię o tym, że pewna część wyborców Prawa i Sprawiedliwości, mam wrażenie, była w tym wszystkim zmieszana. I szczerze mówiąc, też się przyznaję do mojego błędu, do takich błędnych szacunków, że ja myślałem, że po tej wymianie premiera w sondażach poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości spadnie, bo ani Mateusz Morawiecki nie zyska nowych wyborców, a przez ten chaos wynikający z tej wymiany niektórzy wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, nie wiem, mogą się obrazić na partię i na przykład nie zadeklarować poparcia dla niej. Jak się okazało, z takim procesem nie mamy do czynienia, tendencja jest nadal wzrostowa. Otóż to, zwróć uwagę, że okazuje się, że tak naprawdę to jest poparcie dla partii tak, Jarosława Kaczyńskiego. To jest przykład tego, że wyborcy mają ogromne zaufanie do Jarosława Kaczyńskiego cały czas. To jest ten architekt Demiur, któremu oni ufają, wypracował to sobie od 80-tych lat, kiedy to zdecydowanie rosło jego znaczenie. Czyli, ale nie wiem, czy się zgodzisz, że on jednak mimo wszystko podjął bardzo duże ryzyko. Podjął bardzo duże ryzyko i warto zanalizować, dlaczego podjął to ryzyko. Bo rzeczywiście to był taki moment, który nawet docierał
padały takie głosy, także od ministrów tego rządu, prominentnych, wybrylujących w mediach, że to, jeżeli Jarosław to zrobi, to skończy się to jak w 2007 roku przyspieszonymi wyborami, bo stracimy większość, bo pęknie koalicja, bo wszakże Zjednoczona Prawica to nie jest 230 kilku wykonujących polecenia Jarosława Kaczyńskiego robotów, tylko to są frakcje, które się bardzo silnie biją. I okazało się, że po pierwsze koalicja Zjednoczonej Prawicy, czytaj, Solidarnej Polski, Porozumienia Jarosława Gowina i właśnie Prawa i Sprawiedliwości, które też siedzieli, to wytrzymało, mimo zapowiadanych możliwych wyjść. Okazało się, że Jarosław Kaczyński ma lepsze wyczucie i tego zaplecza politycznego, i Polaków, niż się spodziewaliśmy, bo nigdy tak wysokiego sondażu nie widzieliśmy, jak wtedy. Nie było trzeciej RP partii, która miałaby 50% realnego poparcia Polaków. I ostatnie zdanie, dlaczego on to zrobił, bo to jest kluczowe pytanie i to pokaże przyszłość. Nie tylko opozycja totalna takimi ruchami jak dziś zapewnia tak wysokie poparcie Jarosława Kaczyńskiego i spokojnie ono nie, może za chwilę przekroczyć 60%, pewnie do 70% to jest maks, bo jest część ludzi impregnowanych na to wszystko, ale dlatego, że próbuje przesunąć Prawo i Sprawiedliwość, kiedy już wie, że na prawo od niego nic się nie stanie, do centrum. Mamy ruch w kierunku Porozumienia Centrum. Mateusz Morawiecki pokazuje także polskim elitom, które może nie przeżywały tych wszystkich walk frakcyjnych, ale które żyją swoim życiem, zajmują się świętami, że spójrzcie, edukacja, języki, to wszystko popłaca. Jest też dla was miejsce. Jest możliwość i funkcjonowania PiSu dla białych ludzi. I Mateusz Morawiecki, co też było zaskoczeniem zapewne dla części wyborców Prawa i Sprawiedliwości, którzy widzieli w Mateuszu Morawieckim takiego zimnego technokraty posługującym się jedynie językiem finansjery, no odpowiedzialnego za finanse, za rozwój i tak dalej. Zaskoczyło ich ten taki mocny akcent jednak położony na tę politykę prospołeczną, której twarzą była Beata Szydło. I tak naprawdę swoje expose Mateusz Morawiecki zaczął właśnie od tego. To się składało z takich czterech kluczowych elementów. Z jednej strony ten podkreślenie tego programu prospołecznego, który będzie kontynuowany. Z drugiej strony też takie dystansowanie się od wpływu obcego kapitału. To była pewien ruch na uwiarygodnienie się w wyborcach Prawa i Sprawiedliwości. Trzeci element to były takie. Tak, trzecim elementem było takie. To był taki. To, co chciał naprawdę Jarosław Kaczyński usłyszeć i to, czym Mateusz Morawiecki ujął prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Takimi wizjami, które mają się w różnych wielkich projektach gospodarczych zrealizować. Jak powstanie tego centralnego portu komunikacyjnego, jak zatrzymanie tego drenażu mózgów, wypływających, wyjeżdżających Polaków za granicę, jak wielka reforma służby ochrony zdrowia, z którą minister Konstanty Radziwiłł nie do końca sobie poradził. I najważniejszy element, czwarty element, było podkreślenie tej wspólnotowości, to mówienie o tym, że nie tylko Zjednoczona Prawica, a Zjednoczona Polska. To było bardzo ważne. Mnie Mateusz Morawiecki, jako dziennikarza politycznego, bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczył. Panowie, póki jeszcze jesteśmy chwilę w tym składzie, musimy poruszyć wątek europejski, ponieważ w samym expose premiera Mateusza Morawieckiego było takie zdanie: kochana Europo, polski kawałek na pewno doskonale pasuje do europejskich puzli, ale nie można wbijać go na siłę, zniszczy się wtedy cały obrazek i nasz kawałek. I który Polak się z tym nie zgodzi, panie redaktorze? Za nami dwudniowy szczyt, trochę skrócony z różnych powodów przez premiera Morawieckiego, ale odbyła się między innymi na boku tego szczytu rozmowa z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. No i słyszymy po tym, że rozmowy były całkiem dobre i udane, po czym w kilka godzin później na wspólnej konferencji wychodzi Angela Merkel i prezydent Macron i mówią, że poprą artykuł 7 Traktatu Unii Europejskiej, jeśli Komisja Europejska się na niego zdecyduje. Michał Wróblewski. Co tak, za kilka dni Komisja Europejska najprawdopodobniej uruchomi ten artykuł 7. Procedurę w kierunku tego artykułu. Tak, tak, która prowadzi do sankcji, które oczywiście nas nie obejmą po prostu, bo nie będzie takiej większości, znaczy wszystkie państwa. To jest potrzebna jednogłośność. Tak, tak, rady zasiadające, przywódcy zasiadający w Radzie Europejskiej, wszyscy za tym po prostu nie zagłosują, więc to będzie pusty gest. Tak, to będzie pusty gest. Te ruchy Macrona, ruchy Angeli Merkel też mam wrażenie, że są obliczone na sytuację wewnętrzną w ich krajach. Macron ma dzisiaj bardzo słabą pozycję we Francji, Angela Merkel nie potrafi utworzyć rządu. Oni od zawsze tak naprawdę mówili jednym głosem i z jednej strony mieliśmy w
pewnych kwestiach w Merkel sojuszniczkę, ale w takich kluczowych kwestiach, tych bardziej ideologicznych jednak moim zdaniem, mamy w niej zdecydowaną przeciwniczkę. We Francji mieliśmy od lat jednak przeciwnika, tak? Zwłaszcza kiedy no, od chwili objęcia prezydentury przez Emmanuela Macrona w ogóle nie mieliśmy w żadnej sprawie w nim sojusznika, wręcz absolutnego przeciwnika, jeśli chodzi o politykę dotyczącą pracowników delegowanych, więc mimo że to wygrał kampanię wyborczą, trudno się mu dziwić. Proszę sobie przypomnieć fabrykę Electroluxa, która była przenoszona do Polski, bo tu no i za co byliśmy atakowani również tak, przez niego, tak, to jest taki resentyment bardzo silnie obecny u Macron i rzeczywiście fluktuacje elementów wewnętrznych. Stricte, nic tutaj do Polski nie ma. Też mam takie wrażenie. I Michał Wróblewski w tym momencie opuszcza nasze studio. Dalsza posługa medialna, dzisiaj napięty kalendarz, więc dziękuję bardzo. Oj, to pojęcie Andrzeja Zybartowicza weszło tak rzeczywiście nam w krew. Dziękuję serdecznie, ale chciałem też odnieść się do tego, co mówił Michał. Ja tylko z Państwem się pożegnam. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy za dyskusję, kolejne obowiązki zawodowe. Mam nadzieję, że się jeszcze wkrótce usłyszymy. Do usłyszenia. A my kontynuujemy zatem. Ja będę polemizował z nieobecnym, ale jeszcze jeden ważny element trzeba tutaj podnieść. Angela Merkel i Emmanuel Macron zdecydowanie zaczynają stosować politykę kija i marchewki, czyli negocjacji. Nie będzie już tak, że oni będą tylko nam wyłącznie przytakiwać. A kiedy oni nam przytakiwali? Kiedy robiliśmy dokładnie to, co chcieli. Czyli jak powiedział pewien prezydent Francji, poprzednik Emmanuel Macron, czy Polska nie wykorzystała okazji, żeby siedzieć cicho. I to zdecydowanie jest taki element, że my możemy próbować aspirować, czy jak ta służba czekać za drzwiami, że nas doproszą, oznajmie nam państwo, co ma być i będzie. My takiej Europy nie chcemy, w której to my jesteśmy sługami wyłącznie. Znaczy, my jesteśmy pełnoprawnymi Europejczykami. W tej wspólnocie jesteśmy od 1000 lat i widać wyraźnie, choćby po tej jednym elemencie, jakim jest polityka wobec migrantów, że to Angela Merkel, ten doskonały mechanizm Europy, w tej sprawie pomyliła się tak, że omal nie straciła, a jeszcze nie wiadomo, czy nie straci władzy. Więc rację tutaj miał, przykro mi to powiedzieć, droga Platformo, ale Jarosław Kaczyński 2 lata temu, a nie Ewa Kopacz, która teraz w rozpaczliwych tonach przemawia na konwencji Platformy Obywatelskiej, a 2 lata temu złamała solidarność Grupy Wyszehradzkiej, bo jej minister spraw wewnętrznych umówiła się z Czechami, ze Słowacją, z Węgrami, że zablokują ten mechanizm przymusowej relokacji, a później jej europosłowie chcieli głosować za sankcjami na temat Polski. I ostatnie zdanie. To jest tak, że Merkel i Macron mają wizję Europy jako takiego superpaństwa, Stanów Zjednoczonych Europy. Stąd zostało utworzone stanowisko szefa Rady Europejskiej, żeby był ten telefon, który można dzwonić. Takiej, w której państwa narodowe są mniej istotne, a liczy się ta decentralizacja, więc mamy jakąś gminę, w których są i muzułmanie, i Żydzi, i tubylcy, i mamy wielką Europę, która rządzi, czytaj Wielki Berlin. A jest druga wizja ojców założycieli Unii Europejskiej, wizja też bliska Stanom Zjednoczonym, wizja też bliska większości Polaków, bo w Polsce poparcie dla Europy, ale właśnie Europy ojczyzn jest najwyższe w całej Unii Europejskiej. I to jest ta wizja, wśród której będzie napięcie i ono będzie narastało i będzie powracało, o ile nie dojdziemy do porozumienia. No bo można reaktywować pomysły Spinelliego. Taka propozycja po Brexicie była, ale nie zapomnijmy, że to był człowiek, który był zachwycony pomysłami Józefa Wissarionowicza Stalina. No to jeżeli by tak miało być, no to rzeczywiście to już chyba lepiej być z boku. Chciałem zapytać o jeden paradoks, bo właściwie w tym momencie w Unii Europejskiej karty rozdają przywódcy, którzy we własnych krajach nie mogą się cieszyć tak mocnym poparciem. Emmanuel Macron swoje poparcie, które miał u szczytu kampanii wyborczej, którą wygrał, traci w zaskakującym tempie. W Niemczech już trzeci bodajże miesiąc ciągną się rozmowy koalicyjne i właściwie nadal końca nie widać. Tymczasem rząd, o którym mówiliśmy, rząd premiera Morawieckiego, wcześniej premier Beaty Szydło, notuje rekordowe poparcie i to wizja... Prezydent 75% poparcia, Mateusz Morawiecki prawie 50%. I to wizja tych polityków jest na forum europejskim sprowadzana, że tak powiem, do parteru, a ci politycy, którzy poparcia w swoich krajach nie mają, narzucają 40-milionowemu krajowi taką politykę, taką strategię, o której mówiłeś, czyli Europy Zjednoczonej.
Proszę, zwróćmy uwagę, że Mateusz Morawiecki w swoim exposé mówił o, i to bardzo ważny był fragment, wyciągnięciu i zaopiekowanie się, czy kooperacja z Polakami, którzy są za granicą. I nie chodzi tylko o tą emigrację, która teraz nastąpiła w ciągu ostatnich lat, co przecież obiecywał zatrzymanie, a w zasadzie powrót do domu z Irlandii, z Wielkiej Brytanii Donald Tusk, gdy ubiegał się o zwycięstwo parlamentarne, ale mówił też o tych Polakach, którzy są stale na antypodach w Stanach Zjednoczonych, czy za naszą wschodnią granicą. Tutaj ten projekt repatriacji tych, którzy zostali w Związku Sowieckim, trwa i to został on uruchomiony dopiero za rządów Prawa i Sprawiedliwości, nie 30 lat temu jak w Niemczech. I on powiedział coś takiego, nie wszystko, co musi, co stworzy polskie państwo, musi mieć przydawkę narodową. To był taki trochę element żartu z samych rządów PiS-u, ale to jest racja. Unia Europejska specjalizuje się w tym, żeby wszystko było europejskie. Nam już się myli Komisja Wenecka z Radą Europy, z Komisją Europejską, z przewodniczącym Rady Europejskiej, stąd Polacy mówią o Donaldu Tusku jako o królu Europy. A de facto to jest nadal związek 28, za chwilę 27 państw, jak Wielka Brytania wyjdzie, i to przywódcy w danym kraju o tym decydują. I zwróćmy uwagę na ten przypadek Emmanuela Macron. On rzeczywiście wygrał wybory prezydenckie, ale czując olbrzymią presję, dlatego że poparli go wszyscy od prawa do lewa, byleby tylko nie wygrał Front Narodowy. Nawet ci, którzy na niego głosowali, wiem, bo byłem, rozmawiałem, rozważają elity francuskie, że być może kiedyś wyjściem będzie Frexit, wyjście Francji z Wielkiej Brytanii, bo to się może opłacać Francji. Ci ludzie nie myślą kategoriami Europy, tylko interesów Niemiec i Francji. Angela Merkel, i tu będę jeszcze raz polemizował z nieobecnym, to niekoniecznie zawsze przeciwstawiała się nam, bo dla Polski w pewnych rzeczach jest elementem bardzo korzystnym. Patrz, sankcje na Rosję. Gdyby jej rywal z jej własnej partii, CDU, CSU, z bawarskiej właśnie katolików, przejął władzę, to on natychmiast porozumiałby się z Putinem i nie byłoby żadnych sankcji. A kiedy Morawiecki był w Brukseli, przedłużono te sankcje. Dwa, to samo. Gdyby Martin Schulz, który bodaj matury nie ma, rządził Niemcami, a być może będzie współrządził, czytaj, będzie ministrem spraw zagranicznych, bo właśnie wczoraj podjęto decyzję, uzyskał mandat na negocjowanie kolejnej wielkiej koalicji, a to ważne w Niemczech, bo tam jest zawierany kontrakt spisywany na 4 lata, dokładnie co będzie robione, jeśli się tego Niemcy trzymają, to tu będzie niesłychanie ważne, żeby ta polityka wobec Rosji była po myśli Angeli Merkel. I takie przyjazne gesty wobec Merkel i Jarosław Kaczyński wykonywał. No, tajne spotkanie w niemieckim zamku, w Bristolu, tak pięknie wpisanym, to są te elementy wsparcia dla nas. Ale oczywiście jest to, że Angela Merkel trzyma się tego i Macron trzyma się tego bicia w Polskę, bo staje się ważnym chłopcem do bicia, no tylko to jest pusty gest. Nie będzie 27 państw, czy 28 jeszcze w tym momencie, które powiedzą, że głosujemy. Tu może być nawet 27-1, ale cóż z tego, kiedy to nie powstanie. No takie akty strzeliste można sobie pozwalać w polityce i one są robione wyłącznie na użytek wewnętrzny, albo na to, że jeżeli ulica już jest pusta na krakowskim przedmieściu, nikt nie protestuje przeciwko rządom PiS, to w tym momencie zostaje tylko za granicę. Ostatnie zdanie, ja widzę, że pan redaktor mówi, ale że mam kończyć, ale jedno zdanie proszę pozwolić. Jan Parys w zeszłym tygodniu w klubie Ronina zabrał głos, to jest szef gabinetu politycznego ministra spraw zagranicznych, ale co ważne, także minister obrony narodowej w rządzie Jana Olszewskiego, człowiek, który cały czas tą politykę MSZ-u funkcjonuje. I on ujawnił rzecz niesłychanie istotną. Otóż to, że pierwszym ruchem Prawa i Sprawiedliwości było wysłanie wysokiej delegacji do Rosji na rozmowę z urzędnikami wysokiego szczebla, żeby spróbować unormować tą sytuację po Platformie Obywatelskiej i PSL-u właśnie z Władimirem Putinem. I na boku jeden z wiceministrów polskiej delegacji spraw zagranicznych Rosji powiedział tak: Władimir Władimirowicz Putin nie chce żadnej zmiany polityki z Rosją, bo twierdzi, że rządy PiS są przejściowe i dogada się z powrotem z Platformą. I dlatego nic nie będzie w tej sprawie i będziecie bici. Ten przekaz rzeczywiście jest realizowany. Bardzo byłoby szkoda i Niemcy na tym i Francja więcej straci, jeśli przyjmą logikę Władimira Władimirowicza Putina. I w tym miejscu nasze podsumowanie tygodnia dobiega niestety końca. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Warto wspomnieć dziś ofiary stanu wojennego, bo dziś jest rocznica zbrodniczej pacyfikacji KWK-wujek, do której nie musiało dojść, ale podjął o tym decyzję Wojciech Jaruzelski, który wcześniej konsultował to z Sowietami.
nie bez kozery to dziś przypominam te ostatnie narady właśnie z marszałkiem Kulikowem, bo warto pamiętać, kto nam zafundował to, że musimy tyle nadrobić po tych 30 latach od stanu wojennego. Antoni Czmiel, portal dorzeczy.pl oraz Telewizja Polska. Dziękuję. W pierwszej części podsumowania brał także udział Michał Wróblewski z dziennika Fakt. Ja dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia za tydzień. Reklama. Gdy małemu nos dokucza i spokojny sen wyklucza, Aromaktiv żel pachnący, ulubieniec wszystkich brzdący. Smaruj żelem plecki, szyję, poczuj aromatów siłę. Żel rozgrzewa jak herbatka, dla każdego kilkulatka. Relaksuje, nos oczyści, bardzo wiele ma korzyści. Aromaktiv zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Aromaktiv dostępny w aptekach, a dla najmłodszych żel Aromaktiv Baby bez ograniczeń wiekowych. Ej, patrzcie, Mikołaj! Hej, dokąd tam, Mikołaju? Do Media Expert! Do wszystkiego najtańszego! Wszystkiego najtańszego! Przeceny na święta w Media Expert. Laptopy taniej nawet 500 zł, a telewizory smart taniej nawet 1000 zł. Ponad 50 tysięcy pomysłów na świąteczne prezenty w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert! Jako dietetyk zapytam, czy wie pan, co w organizmie w największym stopniu odpowiada za poziom cholesterolu? Nie wiem. To wątroba, więc z reguły jeśli wątroba wymaga wsparcia, to należy również dbać o cholesterol. I dlatego poleciła mi pani ProLiver. Dokładnie, suplement diety ProLiver to jedyny produkt o takim składzie. Dzięki zawartości choliny, karczocha i cykorii skutecznie wspiera wątrobę, a zawarta w nim zielona herbata wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu. Stosując ProLiver uzyskuje pan podwójną korzyść. ProLiver na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 12 milionów złotych. Graj w kumulacji lotto o 12 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Po reklamie. Tu Polskie Radio 24, zbliża się 12. Czas na informacje dnia. W Gdyni trwa pogrzeb trzech komandorów ofiar terroru komunistycznego. W ceremonii bierze udział prezydent Andrzej Duda. Piąty konsulat RP w Stanach Zjednoczonych oficjalnie otworzy dziś minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski. Uwaga turyści, w Bieszczadach panują trudne warunki, wiele szlaków jest nieprzetartych. Na górze nie wiadomo do końca, co się dzieje. No, warunki są wymagające. Maja Borkowska, zapraszam. W Gdyni Oksywiu trwa państwowy pogrzeb trzech komandorów ofiar systemu komunistycznego. Z wojskowymi honorami żegnani są Stanisław Mieszkowski, Jerzy Staniewicz i Zbigniew Przybyszewski. To obrońcy Wybrzeża z 1939 roku, którzy 65 lat temu zostali straceni przez komunistyczne władze. Wyrok był efektem sfingowanego procesu i fałszywych zarzutów o szpiegostwo. Ostatnia droga komandorów Mieszkowskiego, Staniewicza i Przybyszewskiego to dowód na to, że nie ma zbrodni doskonałej, mówił w homilii biskup polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek. Podkreślił, że komunistyczne władze popełniły wielkie okrucieństwo. Odnalezienie ich ciał, identyfikacja i królewski pogrzeb są triumfem prawdy nad kłamstwem, sprawiedliwości nad przemocą i bezprawiem. Ordynariusz polowy zaznaczył, że teraz rodziny komandorów zaznają spokoju po latach niepewności i poszukiwań szczątków bliskich. Do tej pory modliliśmy się za dziadka na Powązkowskiej Łączce, mówi wnuczka komandora Stanisława Mieszkowskiego, Krystyna Mieszkowska. Co roku składaliśmy wiązankę i świeczkę przy pomniku ścianie, na którą byli wszyscy prawdopodobnie wówczas zagrzebani. No a w tym roku będziemy mogli przyjechać na Oksywie i normalnie na grobie położyć świeczkę i kwiaty. Komandorowie spoczną w kwaterze pamięci na cmentarzu Marynarki Wojennej. Z Gdyni Karol Darmoros, Polskie Radio. Z kolei w Katowicach dziś uroczysta msza, apel poległych oraz składanie wieńców i zniczy. Tak będą przebiegały oficjalne obchody upamiętniające ofiary pacyfikacji kopalni Wujek. W tych tragicznych wydarzeniach zginęło 9 górników, wielu zostało rannych. Od tamtych wydarzeń mija 36 lat. Największy dramat rozegrał się po godzinie 12, gdy do akcji pacyfikacyjnej skierowano pluton specjalny ZOMO. Funkcjonariusze wyposażeni w pistolety maszynowe zabili 6 górników. Jednak bilans ofiar śmiertelnych wzrósł do 9, 3 bowiem górników.
pracowników zmarło w szpitalu, a ponad 20 zostało rannych. Jak podkreśla uczestnik strajku w kopalni Krzysztof Pluszczyk, najbardziej boli fakt, że większość winnych tej, jak i innych zbrodni stanu wojennego nie zostało osądzonych. Powinno było być jasno powiedziane, że ci ludzie dopuścili się zbrodni. Na ławie oskarżonych nam się udało posadzić wszystkich. Jak co roku 16 grudnia w Katowicach pod pomnikiem poległych górników odbywają się obchody pacyfikacji kopalni Wujek. Przed oficjalną częścią startuje bieg 9 górników. Jak mówi Robert Ciupa, dyrektor Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności, to dowód, że pamięć o tamtych wydarzeniach trwa. Oni nie tylko biegną, nie tylko są sportowcami, oni tak naprawdę są też przygotowani do tego biegu, nie wiedzą, kto jest ich patronem, po co biegną. Oficjalne obchody 36. rocznicy pacyfikacji kopalni Wujek rozpoczną się o godzinie 14 mszą świętą w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Katowicach. Następnie odbędzie się przemarsz pod pomnik Krzyż Górników przy kopalni Wujek, gdzie odbędzie się apel poległych, składanie wieńców i kwiatów. Marcin Rudzki, Polskie Radio Katowice. Piąty konsulat RP w Stanach Zjednoczonych oficjalnie otworzy dziś minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski. Nowa polska placówka dyplomatyczna będzie działać w Houston w Teksasie. Ma służyć 500 tysiącom Polaków i Amerykanów polskiego pochodzenia mieszkającym na południu Stanów Zjednoczonych. Polski konsulat w Houston działa na razie w tymczasowej siedzibie. Oddanie do użytku docelowego biura opóźniło się z powodu huraganu Harvey, który kilka miesięcy temu dokonał poważnych zniszczeń w Teksasie. W tej chwili remontujemy czy modernizujemy miejsce, do którego konsulat zostanie przeniesiony. Dzisiaj działa w zasadzie prowizorycznie, ale już funkcjonuje. Zapewnia minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski. Szef polskiej dyplomacji podkreśla, że nowa placówka będzie się zajmować nie tylko sprawami administracyjnymi, ale także współpracą gospodarczą z Teksasem i promocją naszego kraju. Szef polskiej dyplomacji spotkał się wczoraj z burmistrzem Houston Sylwestrem Turnerem, który cieszył się z otwarcia w jego mieście konsulatu generalnego RP. Fakt otwarcia przez Polskę konsulatu w Houston jest wspaniałą wiadomością. Mamy 93 konsulaty w naszym mieście. Ten będzie 94. Burmistrz Turner określił Houston mianem energetycznej stolicy świata i wyraził przekonanie, że obecność polskiej placówki dyplomatycznej w jego mieście przyczyni się do rozwoju stosunków gospodarczych pomiędzy oboma krajami. Z Houston Marek Wałkuski, Polskie Radio. Trudne warunki turystyczne w Bieszczadach. Jeśli ktoś planuje dziś wyprawę w góry, powinien dobrze się do niej przygotować i wybrać trasę pozwalającą na powrót przed zmrokiem, ostrzega ratownik dyżurny bieszczadzkiej grupy GOPR ze stacji w Ustrzykach Górnych Jan Koza. Jeżeli ktoś jest przygotowany i wcześniej jakby zaplanuje wyjście, to jak najbardziej, ale nie na jakieś długie wędrówki, tylko po prostu 3-4 godzinne, bo na górze nie wiadomo do końca, co się dzieje. W nocy spadło 15 cm świeżego śniegu. Jest sporo starego, mokrego, więc wiele szlaków już jest nieprzetartych. No, warunki są wymagające. Decydując się na górską wycieczkę, należy pamiętać o zabraniu ze sobą telefonu komórkowego, by w razie potrzeby wezwać na pomoc ratowników. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego i pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu. Alert drugiego stopnia obowiązuje w Bieszczadach i Beskidzie Niskim. Z kolei pierwszego stopnia jest dla województw podkarpackiego i małopolskiego. Teraz przyjrzyjmy się pogodzie w całym kraju. Na południowym wschodzie zachmurzenie całkowite i tam pada śnieg. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże, miejscami słaby śnieg lub deszcz ze śniegiem. Na termometrach od 0 do 3 stopni, a w rejonach podgórskich Karpat około minus 1. W strefie nadmorskiej okresami dość silny i porywisty wiatr. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 6 minut po godzinie 12, Polskie Radio 24, przy mikrofonie Maria Furdyna, a z nami jest Marcin Makowski, Tygodnik do Rzeczy i Wirtualna Polska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Panie, witam Państwa. Lider Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna zaapelował podczas Rady Krajowej Ugrupowania o powołanie wspólnego prezydium PO i Nowoczesnej oraz o zacieśnienie współpracy wszystkich partii opozycyjnych. Jak Pan myśli, czy będzie odpowiedź na ten apel, czy jest szansa na pełne porozumienie opozycji? Ta odpowiedź poniekąd już padła. Widziałem Katarzynę Lubnauer się, że jakoś tam ustosunkować do tej korespondencyjnej propozycji zjednoczenia polskiej opozycji. No i oczywiście można było się domyśleć, że z uśmiechem powiedziała, że tak, oczywiście trzeba się jednoczyć w obrębie partii opozycyjnych, no ale jeżeli Grzegorz Schetyna wysuwa takie propozycje no, na zjeździe krajowym własnej partii, wcześniej nie informując Nowoczesnej, czy nie informując PSL-u, czyli de facto wystosowuje to zaproszenie w sposób taki trudny do odrzucenia,
aby nie być posądzonym o to, że się nie chce opozycja w obliczu kryzysu demokracji jednoczyć, no to od razu tam propozycja spisuje na straty. Czy to oznacza, że Grzegorz Schetyna chce się postawić od razu jako lider tej zjednoczonej opozycji? No Grzegorz Schetyna tak się stawia już właściwie od 2 lat i to jest dla niego chyba największa mobilizacja, największe wyzwanie, największy cel polityczny, nie to, żeby zjednoczyć opozycję, tylko to, żeby być jej liderem i żeby ją zjednoczyć na własnych zasadach. I przez to w konsekwencji opozycja rozbita, nie jest w stanie nawiązać do żadnej walki z Prawem i Sprawiedliwością. Myślę, że Grzegorz Schetyna tutaj swoje ambicje polityczne stawia...